Moi drodzy, kryptoruletka, odcinek numer 2. Pierwszy przyjął się całkiem nieźle, dlatego będziemy kontynuowali tę serię. Postaram się 15 każdego miesiąca nagrywać taki film, plus minus. Zobaczymy, jak mi będzie się to układało. I za chwilkę w tym odcinku, bo jeszcze tego nie zrobiłem, przechodzimy do komputera, przechodzimy do Google'a, losujemy i kupujemy na jednej giełdzie losowego altcoina. Zobaczymy, jak w tym roku, w tym miesiącu, jak nam to wypali. Zobaczymy sobie, co z zeszłym altcoinem zeszłego roku. No i tyle. Jeżeli Cię to interesuje, zasubskrybuj ten kanał, zostaw jakiś komentarz, zostaw łapkę do góry i przechodzimy do drugiej części. No i lecimy sobie, będziemy sobie teraz analizowali zasady naszej serii, czyli krok po kroku to, co na ostatnim odcinku, tylko te zasady już dostosowane do serii kryptoruletka. Kupujemy wszystkie coiny na binancegiełda.com. Zapraszam serdecznie z mojego reflinku. Coiny będą na końcu odcinka podane i zestawione statystyki na CoinTrackingu. Link również znajdziesz w opisie. Kupujemy za stałą kwotę co miesiąc. Ustaliliśmy sobie w zeszłym miesiącu, że jest to $10 w USDT. Najlepiej chyba będzie. Losujemy liczby z przedziału online generatorem od 1 do 1000. Losujemy podczas nagrywania, czyli nie ma tu żadnej ściemy. Liczba będzie odpowiadała pozycji na CoinMarketCapie na giełdzie Binance, bo najlepiej tam kupić. Nie będziemy szukać innych giełd, bo to jest bez sensu. Kiedy sprzedamy, to będę podawał, ale pewnie będę to sprzedawał spontanicznie w trakcie hossy. Kryptowaluty zostawiamy na giełdzie, przynajmniej na razie, bo te stawki są małe, chociaż tak nie powinno się robić. Q&A w komentarzu, więc jeżeli coś Cię interesuje z tego tematu, tego odcinka na przykład, to zostaw komentarz, ja odpowiem w kolejnym filmie. I zapraszam do bliźniaczych serii podobnych na moim kanale, czyli kupuję kryptowaluty, tam już bardziej na poważnie, metodą BCA oraz metodą BCA kupuję akcje. Ostatnio kupiliśmy sobie coina Astar po 17 centów za dyszkę bez 1 centa tak naprawdę. No i co, teraz będziemy sobie kupowali coina kolejnego. Ja sobie tutaj może dopiszę, a zrobię to po odcinku, żeby po prostu to zestawienie u mnie także było analogiczne. Jest 15 dzień lutego. No i losujemy sobie od jedynki do 1000, 728, więc sobie przechodzimy, tu mam przygotowane na Binance zestawienie. Troszeczkę będzie tutaj niestety klikania, nie ma chyba metody, nie chcę grzebać w linku URL, żeby do tego dochodzić, też wiarygodne to byłoby wtedy może mniej. Natomiast ja tu cały czas do Was mówię i nic nie tniemy, tylko lecimy spontanicznie 728, o ile pamiętam. Też jakieś prawo sobie zostawiam do tego, żeby móc olać jakiegoś coina, który mi się nie będzie podobał, no bo wiemy, jak to jest. 728, może to być bardzo różnie. No bardzo ciekawie, bo to jest coin Cosmos, który jest bardzo fajny. Kupić go możemy, no nie jest to shitcoin, tak? Chyba do Trona TRY to jest. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. TRY, chociaż może nie jest to Tron. Zobaczmy sobie to na CoinMarketCapie, więc kupujemy Cosmos. Cosmos to świetna krypto, więc tutaj nie będzie ściemy. Ja sobie tylko tutaj szybciutko przejdę. Jeszcze raz dla pewności TRY. A nie, bo to będzie prawdopodobnie stablecoin chyba. Jak zobaczymy sobie na tutaj u nas na naszym Binance. Może to tak wyglądać. Tak, to jest fiat. Czyli miałem dobrego nosa, jest to może nawet nie stablecoin, tylko waluta, nie kryptowaluta, tylko waluta fiatowska. Kosmos. Musimy sobie zobaczyć jeszcze jego wykres. No bo tutaj ważną rzeczą jest to, żeby było w miarę transparentnie. Ja Kosmos już chyba kupowałem też parę razy na serii Kupuję Kryptowaluty. No, bardzo fajnie. Więc Kosmos sobie po prostu sobie rzetelnie dokupimy do USDT, bo tak będzie nam najprościej. Jest losowanie. Atom, dokładnie tak. Troszeczkę się tutaj zagmatwałem do USDT. Na markecie zadyszkę. Czyli tam po prostu grosze tego atoma, ale zawsze kupujemy. Ok, poszło. Teraz sobie to musimy wszystko wpisać. W zeszłym miesiącu jesteśmy na plus dokładnie 21 centów. No, nieźle.
dobrze, nie jesteśmy na minusie. Musimy sobie dopisać nasz trade, czyli po prostu wprowadzamy go krok po kroku. Ja tutaj właśnie ostatnio miałem trudności, bo ciąłem, ponieważ no, generalnie troszeczkę się tu pogubiłem. Ale platforma jest bardzo dobra, czyli kupiliśmy sobie Atoma. Tak jest, dokładnie. Zaraz sobie sprawdzimy, ile tego Atoma nam się udało kupić. Tak, tutaj mamy po średniej cenie 10,297. A czyli tak naprawdę kupiliśmy prawie jednego tego Atoma. Myślałem, że tam będzie coś po przecinku, ale nie. Czyli 0,97, dobrze liczę. Chyba tak. Za USDT. Trzeba tu być bardzo precyzyjnym. I suma to było 9,9. No możemy sobie zaokrąglić tak samo. 9,99. Na giełdzie Binance. Ok, dodajemy sobie transakcję. Przeliczmy sobie to jeszcze. Zobaczymy, jak to będzie u nas wyglądało. Czy coś się zmieniło? Na razie nie. Muszę sobie odświeżyć. Ok, słuchajcie, musieliśmy jednak zmienić na USD. Nie na USDT, tylko na USD. Więc mamy 20,19 zainwestowane. No i aktualnie można sobie chyba sprawdzić, jak to wygląda w takim zestawieniu. 50% naszego portfela, 50,68 Astar, Atom 49,32 i jeszcze tutaj jest wykres niezrealizowanych zysków. Bardzo fajnie wszystko zestawione. 2% plusik, a 0,32 minusik, jeśli chodzi o Atom, bo tyle mamy prowizji. Dobra, myślę, że to tyle. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, zostaw coś po sobie, na pewno zostaw subskrypcję i zapraszam do kolejnych moich filmów i materiałów.